Fotografia z definicji nie pokazuje świata, jakim jest, bo fotografia jest wielkim oszustwem i tak. To, że świat wokół jest surrealistyczny, to chyba nie potrzeba nikomu tłumaczyć. No. Przedstawiam tą rzeczywistość, jaką ja widzę. Ewentualnie przeciwstawiam się tym niektórym rzeczom, które się dzieją. Mogę zrobić coś, coś więcej, co, coś, coś, co ma, będzie miało inne znaczenie, bo myślę że wydaje, że najważniejszą rzeczą. Yy, Utworcy to jest, zauważać swoje błędy i poprawiać je. Do kreacji potrzebny jest mózg. Trzeba go mieć, trzeba go szkolić, trzeba go kształcić i trzeba mu dostarczać cały czas nowych bodźców. Ja się bawię jak dziecko przy tym. a Bardzo y, lubię przebywać z ludźmi, którzy mają jakiegoś fioła. Jesteśmy na tych samych falach. Ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili. Robię to, na co mam ochotę, i to jest piękne, uważam. Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Fotografik i artysta wizualny, miłośnik historii militarnej, uhonorowany najwyższym w Polsce tytułem wybitnego artysty FIAP, autor i współautor wielu wystaw indywidualnych, zbiorowych i pokonkursowych na całym świecie. Diaporamista, juror, organizator. Zdobywca niezliczonych medali, nagród na międzynarodowych salonach fotografii, na wszystkich kontynentach odznaczony medalami za fotograficzną twórczość oraz Gloria Artis. Przed Wami Cezary Dubiel. Witam serdecznie. Witam Cię Cezary, w podcaście ty tu tworzysz i bardzo mi miło, że przy okazji Twojego pobytu w Lublinie możemy porozmawiać. Bonjour Lublin, jak mówią. Cebularza jadłeś? Nie, 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 nie i nie będę niestety, y, 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 tak nie będę jadł cebularza. No przykro nam niezmiernie, że nasz towar eksportowy Cię nie no, satysfakcjonuje. To znaczy, no, no przykro mi, mi też, ale, ale nie, nie spożywam, nie to, że nie spożywam lubelskich cebularzy, ale po prostu nie spożywam rzeczy mącznych, więc Jasne. przykro mi bardzo, ale nie, nie skorzystam. Jesteś rozgrzeszony póki co. Dziękuję. Otwierasz dzisiaj swoją wystawę. Tak, o 16.00. Będzie wernicer, otwarcie takie uroczyste, i zrobi to pan profesor Leszek Mądzik. Dołączasz do naprawdę wybitnych nazwisk, które wisiały tu w tej galerii na płocie. Zaproszenie od profesora Mądzika to spore wyróżnienie. No więc, właśnie, e, e, nazwiska, jak, jak zobaczyłem, nazwiska moich poprzedników wiszących tam, gdzie ja teraz wiszę. No, to powiem szczerze, że dla mnie było to no, niesamowity szok, że, że trafiłem w takie miejsce i, i fantastyczna rzecz. I widziałeś już, jak wyglądają Twoje prace w przestrzeni? Nie. Docierałem od drugiej strony i tam miałem jeszcze 100 metrów, więc wolałem pójść później. No ta przyjemność jeszcze przed tobą, bo wyglądają imponująco. No jeżeli z 200 metrów, odległości 200 metrów jestem w stanie rozpoznać, który obrazek wisi, no to wymiar tego jest rzeczywiście... Jeszcze takich dużych obrazów, takich dużych powiększeń w swojej karierze nie miałem. No to miło nam, że Lublin cię zaskoczył. Zaskoczył, jednak. bardzo Super. pozytywnie. Co możemy oglądać, powiedz? jest to wynik pracy moich ostatnich powiedzmy czterech lat. Przygotowałem zdjęcia do wystawy, która miała tytuł Nasze czasy. Tą wystawę pierwszy raz pokazałem w Centrum Dialogu Przełomy. Czyli tutaj centrum spotkań, tam centrum dialogu, więc będziemy. Spotkaliśmy się i rozmawiamy, więc wszystko, wszystko jest. Się wszystko zgadza. Jak gdyby się zgadza. Z tym, że tam miejsca było dla 40 prac. A tu jest? A tu jest 58. Więc, a generalnie miałem przygotowanych setkę. Mhm. Różnymi, różne, różne elementy zadecydowały, że wybraliśmy akurat te. Ja wybrałem 66, pan profesor Mądzik wybrał 58 z tych 66 i one wiszą. Mhm. Ale w sumie generalnie całość pasuje pod, pod, pod tytuł te nasze czasy, bo chciałem pokazać to, co mi się nasuwa do, do, na myśl, do głowy przychodzi mi w momencie, kiedy obserwuję te rzeczy, które dzieją się wokół nas. Mówisz o wyborze. Jaki był klucz? Jakim kluczem to wybierałeś? Bo przecież to też jest i w sumie mała część Twojej twórczości. Tak. Znaczy klucz to, to bardzo silne, bardzo silnie działały w ciągu tych ostatnich lat na mnie emocje. Czy jakiś taki pierwiastek żeński. A potem przyszedł piracek męski, zastanowiłem się nad tym i wybrałem. <śmiech> <śmiech> czyli z chaosu w porządek. Z chaosu w porządek, dokładnie. Po prostu czas, czas tych ostatnich paru lat na, na, nasycony był u mnie różnymi rzeczami, które się działy. Sytuacja w kraju, jaka była, czyli, czyli ta, ten wirus, wirus, który do nas dotarł, do którego miałem. Miałem jakieś tam uwagi, miałem uwagi do tego, co się dzieje, miałem uwagi w jaki sposób jesteśmy rządzeni, uwagi w jaki sposób my jesteśmy, jak postrzegam życie nasze, a jednocześnie jest taki, taki ślad choroby i odejścia mojej żony, która odcisnęła piętno również na tej wystawie. Czyli osobiste wątki tutaj są bardzo silne. Tak, to jest wystawa, która pokazuje mój stosunek i to, i to będę podkreślał, że to jest, to, to jest, to jest mój prywatny i, i niczym, że tak powiem, nie, nikt nie, mnie nie zmuszał do tego, nikt mi nic nie sugerował, to są moje przemyślenia. I po pierwsze biorę odpowiedzialność za to, co robię, a po drugie, podpisuję się pod, pod każdym z tych moich prac. To będziemy jeszcze o twórczości rozmawiać, ale powiedz mi, ty kończyłeś politechnikę. Czyli należysz do takiego klubu inżynierów, co zostali artystami. To znaczy, powiem tak, że bardziej bardziej jestem humanistą, jeżeli chodzi o, o, o duszę. I bardziej jestem artystą, a, a kwestia w jaki sposób zdobywa się pieniądze, to również studia nie miały znaczenia w, w tym momencie, co robiłem, bo, bo zajmowałem się własną firmą, a nie i to nie budowlaną, bo to no, mój, mój kierunek to budownictwo je, lądowe, więc nie, nie zajmowałem się tym ani przez sekundę mojego życia. Ale z tego, co widzę, no to rzeczywiście te budowle mają swoje miejsce w twojej twórczości bardzo silne. A to zupełnie był to zupełnie przypadek, kompletny przypadek, dlatego że moim teściem był profesor Stanisław Latur, wykładowca architektury na Politechnice Szczecińskiej. I jednocześnie człowiek, który pisał masę artykułów i, i książek dotyczących architektury. I ponieważ, żeby to, to, to już, bo to już kwestia, kwestia, kwestia jakaś taka rodzinna była i finansowa, żeby nie, nie musiał kupować zdjęć gdzieś, gdzieś jakichś obiektów, to po prostu zlecał mi i prosił mnie o to, żebym mu wykonywał. No i tak się zaczęło. To, że, że powróciłem powiedzmy do fotografii po iluś tam latach kupiłem sobie sprzęt i, i zacząłem robić zdjęcia na potrzeby teścia. Ale wcześniej istniała u Ciebie ta fotografia w życiu w jakiś sposób, nie? Tak, istniała. No właśnie mija 53 lata minęło 1 czerwca od momentu, kiedy zrobiłem pierwsze zdjęcie. Pamiętam dokładnie datę, ponieważ to był dzień dziecka w 70 roku i dostałem aparat od rodziców. Pojechałem na wycieczkę do, do Cedyni i Siekierek i w Cedyni zrobiłem sobie pierwsze zdjęcie. Nie mam go, niestety gdzieś tam zaginęło. A co to było? Co było na zdjęciu? E, chyba jak, jak taka jedna koleżanka, która mi się bardzo podobała wychodzi z autobusu. Ale ty też i historia jakoś jest dla ciebie ważne. Łączysz historię z fotografią? Tak. To z kolei z drugiej strony z o z strony ojca. Ojciec był nauczycielem historii, i dla mnie historia to jest, to są niezapomniane dyskusje, kiedy siadaliśmy z, z moim starym. I, I gadaliśmy na jakieś tematy. No, bardzo często, co by było, gdyby było, albo co by było, gdyby tak, 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 tak potoczyła się nasza historia. E, jako jako e, taki ma, mały gnojek 6 7 -letni, zbierałem żołnierzyki. Wtedy, no, dzisiejsza młodzież bo, chyba nie ma żadnego pojęcia, jak to wyglądało, ale w każdym kiosku ruchu. Po 3 tam 4 zł można było kupić figurkę żołnierza z różnych epok i ja tych figurek miałem ponad 600. Więc jak ustalałem, układałem bitwę, to, to wyciągałem ojca książkę historyczną i proszę bardzo, bitwę reko, rekonstruowałem. rekonstruowałem. Tu stali ci, tu stali ci i ci wygrywali albo ci przegrywali. Więc robiłem, uczyłem się w ten sposób historii i, i bawiłem się, bawiłem się ucząc. No i ojciec mi, że tak powiem, tą miłość do historii wpoił. A z kolei z drugiej strony, yy, matka w, jako nauczycielka wychowania plastycznego, yy, że tak powiem, wpoiła mi miłość do sztuki. I myślę, że, że połączenie tego wszystkiego, tych związków rodzinnych, yy, bardzo silnie zaowocowało w tym, co teraz robię. No właśnie, to znalazło się. Fotografii później. Tak. Te, te rekonstrukcje Dokładnie. między innymi, ale to nie tylko z tego co wiem, rekonstrukcje, bo fotografujesz też w yy, bardziej taki. Hmm, nie wiem, jak to powiedzieć. No, w wyjątkowy sposób, nie? To nie są tylko zdjęcia z rekonstrukcji. Czasem to są rzeczy robione tylko pod potrzeby zrobienia zdjęć, tak? Te, te akcje w pewnym sensie. Tak, to to nie są tylko rekonstrukcje yy, takie. takie... Takie wykonywane dla ludzi, czyli, czyli powiedzmy, tak jak bitwa pod Waterloo, czy tam szarża pod Krojantami, czy ostatnio, ostatnio byłem, bo ostatnio byłem na, na rekonstrukcji bitwy pod mokrą, ale to są, to są, to są też rekonstrukcje wykonywane na potrzeby diaporam, które robię. Należy do koła żołnierzy XII Łanów Podolskich. To jest taka organizacja zawiązana jeszcze w 1918 roku i no ma 105 lat I, i jest czynna przez cały czas. Najpierw przy, rzeczywiście, przy pułku, czyli w Białorusi tam, gdzie pułk stacjonował przed wojną, potem została odtworzona na obczyźnie, jak, jak, skończyła się wojna i pułk stacjonował najpierw we Włoszech, a potem w Anglii. I, i poprzez kolejne lata, ten, to, to, to koło funkcjonowało, aż do czasu, kiedy wreszcie pozbyliśmy się, no dobra, pozbyliśmy się tej komuny, tej, tej pierwszej komuny e, PZP-owskiej e, i e, przeniesiono zarząd koła do Polski. W momencie, kiedy odtworzono również, czy na, nadano 12 batalionowi rozpoznawczemu e, dywizji, tej 12 dywizji szczecińskiej, e, nadano nazwę e, Ułanów Podolskich. W związku z tym ci starzy, weterani stwierdzili, że no już pora jest przenieść to, bo tutaj jest ta jednostka, więc tworzymy to. Mam naprawdę fajnych kolegów, którzy chcą robić, i właściwie do tego stopnia, że no żeby zrobić zdjęcia, to wsiadaliśmy w samochód, jechaliśmy na Jurę Krakowsko-Częstochowską, żeby e, e, z, zrobić zdobycie Monte Cassino. No bo akurat nam się nie udało do, do Włoch pojechać, ale pierwotny zamiast, zamiar był, żeby robić zdjęcia w rzeczywistych miejscach, gdzie PUG walczył. No to fantastyczna historia. I to się wiąże, tak jak wspomniałeś, z diaporamami. Tak. E, robię diaporamy. Znaczy, zacząłem robić diaporamy całkiem niedawno, w 2008 roku, kiedy, kiedy przyszedłem do Fotoklubu Zamek. Tam szefem był Leszek Kurpiecki, który zajmował się. Spotkania z diaporamą. Z, tak, pomorskie spotkania z diaporamą robił od 80 bodajże drugiego roku. I to jest najstarszy konkurs. I to jest chyba w ogóle najstarszy konkurs w Polsce, który, który związany z fotografią, bo diaporama przecież jest częścią fotografii, który trwa nieprzerwanie. Bo tak, tak mi się wydaje, że chyba nie ma starszego w naszym kraju. Bo to jest 40, w tym roku będzie 40 się edycja. I bez przerwy. No i ty, śmiem twierdzić, jesteś w tej chwili chyba jednym z najlepszych diaporamistów w Polsce i to różnie mówią. Jak zwykle. Różnie przemówią, różnie. różnie mówią. Oceniają mnie wysoko, więc jest no, OK. Ale twoja diaporama została włączona do chyba dziedzictwa Fiap. Tak, prawda? jako pierwsza. Moja diaporama jako pierwsza polska. Tak została. Znaczy, zrobiłem parę rzeczy jako pierwszy. W naszym pięknym kraju. I ta rzeczywiście diaporama, kamienie pamięci, jako pierwsza polska diaporama w 2000, bodajże chyba 13 albo 2012 roku, dostała się do, do tego panteonu. Najlepszych diaporam na świecie. No, A powiedzmy, czym jest diaporama tak w ogóle, bo nie każdy może wie. To jest specyficzny spektakl audiowizualny. Bardzo podobny do filmu. Różni się. Tym, że, w, że zamiast obrazu ruchomego ma obraz nieruchomy, którymi są zdjęcia, bo tak powinna mieć ta diaporama scenariusz i ścieżkę dźwiękową, tak jak film. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, taka, której nie ma film, a ma diaporama, to jest powstanie trzeciego obrazu. To jest taki twór którego tak naprawdę nie ma, ale w momencie, kiedy jeden slajd przechodzi w drugi, kiedy, kiedy, się. kiedy się przenikają, kiedy jeden wygasa, a drugi dopiero się rozpala, to w tym momencie te dwa slajdy tworzą ten trzeci obraz. I to jest bardzo fajna rzecz. I, i właśnie to jest, to jest coś, co można nazwać językiem diaporamy, bo gdy, gdy dobrze ułożymy slajdy, i dobrze zakomponujemy kolejny obraz, to powstają bajki, powstają cuda i, i właśnie to jest efekt. Niektórzy mówią na ten efekt, efekt o oh, wow. <laughs> tak, no, i one często są połączone albo z jakimiś efektami dźwiękowymi, albo z muzyką po prostu. Tak, tak? znaczy, mu, mu, dlatego mówię, to jest ścieżka dźwiękowa, bo ścieżką dźwiękową może być właściwie wszystko. Może być muzyka, może być jakikolwiek dźwięk, może być głos lektora. Też chodzi o to, żeby, żeby na akcent dźwiękowy, akcent muzyczny następowała zmiana slajdu. Wtedy mamy rytm dodatkowy, który nam jeszcze tą diaporamę robi bardziej taką i czytelniejszą, i, i wrażenie zupełnie wtedy lepsze. Nie wystarczy zrobić pokaz slajdów ze ścieżką dźwiękową, z muzyką, żeby to była diaporama. Prawda? Nie, oczywiście, że nie, bo gdybyśmy. Na czym, polega, na czym polega różnica pomiędzy diaporamą a pokazem slajdów? Gdybyśmy rozrzucili bardzo często, zmienili kompletnie kolejność slajdów w pokazie, to właściwie nie ma różnicy. Jak zmienimy kolejność slajdów w diaporamie. To, to jest... wszystko się sypie. Wsyp, wszystko się sypie, tak, no bo yy, przestaje w tym momencie obowiązywać scenariusz, który jest no, bardzo ważną rzeczą, no bo, bo ten pomysł i scenariusz yy, od tego się zaczyna. Mhm. Czyli, jakbyś miał podsumować takie wyjątkowe środki wyrazu, które diapora ma daje, to jest co? No to przede wszystkim to jest obraz, bo, bo czyli obraz nieruchomy, to jest to jest ten środek jak gdyby bardzo ważny. Trzeci obraz, który powstaje. No i ten, ta synchronizacja na akcenty dźwiękowe, to jest kolejna rzecz. No i scenariusz. No scenariusz, to. to Czyli to, jak gdyby, mówiąc, jak, sekwencja. Jak gdyby tak, na, narzuca się y, jako obowiązkową rzecz. A z twoich diaporam, które zrobiłeś, która jest dla ciebie wyjątkowa, taka szczególna. E... Zrobiłem kilka diaporam, takich, które, które bardzo lubię. Są, diapo, są diaporamy, przy których pracy też różne emocje i różne rzeczy się działy. Zrobiłem diaporamę na przykład z moją córką o sushi. Diaporama ma 34 sekundy. Ścieżką dźwiękową są japońskie bębny, które wybijają rytm, no i, i, i cięcia są, czyli tutaj nie mam w tej diaporamie trzeciego obrazu, bo cięcia są bardzo szybkie, no bo w tych 34 sekundach zmieściłem kilkadziesiąt slajdów, więc one... one Idą i... i mniej praktycznie niż sekundę trwają. Całkiem tak, że mniej niż sekundę. No ale ostatnie dwa slajdy to, to, były, to były takie. Moja córka, która je sushi akurat. No, żeby, żeby zrobić zdjęcia, no to poszedłem, kupiłem jej sushi, wybrała sobie jakie, zrobiłem zdjęcia. Ona ogląda, mówi, wiesz co, tata, w ogóle się mi się te zdjęcia moje nie podobają. <noise> Musisz jeszcze raz pójść kupić susz i musimy jeszcze raz robić zdjęcia. Okej, okay. mówię, cóż nie ma, nie ma sprawy. I tak trwało i trwało. No, jeszcze, <noise> <Parę> jeszcze, <razy. głos> jeszcze, jeszcze chyba raz robiliśmy. On był zadowolony, ale z, trzy razy suszy kupiłem. I to, mi się, I to mi się bardzo podobało. Natomiast były też, były też na przykład ta diaporama właśnie kamienie pamięci, która jako pierwsza wpisała się w światową kolekcję diaporam FIAP. Tą diaporamę robiłem przez rok. Ale to dlatego że nie znalazłem ścieżki dźwiękowej. Nie wiedziałem, jak to połączyć. No i, i zrobiłem zdjęcia. Na zdjęcia pojechałem do Berlina i zrobiłem zdjęcia na cmentarzu żydowskim na Schenhauser Sch 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 aleje. To w części NRD-owskiej to było. No i zrobiłem zdjęcia w tym na tym tam w, w tym pomniku na placu, gdzie ten pomnik pomordowanych Żydów Europy. Się mieści. Zresztą fantastyczny chwyt marketingowy, bo jak sami Niemcy mówią, to 8 milionów ludzi przyjeżdża do Berlina co roku, żeby zobaczyć ten pomnik. Można, można. I, i tutaj była sytuacja, że zrobiłem te zdjęcia i niby, niby ją poskładałem, i generalnie brakowało mi ścieżki dźwiękowej. I w pewnym momencie, właśnie dostałem płytę od Teścia. Ktoś kupował takie, takie, takie rzeczy z wydawnictwa Ridges Digest. Mhm. I była jakaś płyta z muzyką yy, basenu śródziemnomorskiego. I tam za chwilę leci żydowska piosenka. O, mówię, matko. I słuchaj, yy, powiem tak: yy, akurat odkurzałem wtedy, miałem słuchawki na uszach, odkurzałem, przerwałem odkurzanie, rzuciłem to wszystko w diabły do komputera. Z, z, oczywiście zgrałem, zamieniłem, zamieniłem ten, tą, tą y, piosenkę na MP3 i w ciągu 20 minut y, Gotowy, miałem ja. gotową diaporamę. I ta diaporama y, ta diaporama y, zmieniłem ją jeszcze później. A to zmieniłem ją, dlatego że użyłem tam takiego słynnego zdjęcia wyprowadzanych Żydów z chłopcem, który stoi z takimi, z takimi naprawdę przerażonymi oczami, że właściwie można wyczytać z jego twarzy, że to już rzeczywiście koniec. I ja tak sobie stwierdziłem, a nie chcę tam nic robić, żeby nie było pretensji, i wyciąłem tego zdjęcia tak skadrowałem, że wyciąłem tego żołnierza niemieckiego. Po jakimś tam dosłownie chyba roku czy dwóch, ja gdzieś słucham jakąś taką narrację dziwną, mówię, a dok, przecież to dlaczego ja mam i zrobiłem wersję kolejną z tym żołnierzem, więc powiedzmy, tu nie chciałem nikogo w jakiś sposób, wiesz, piętnować, pokazywać, ale potem mówi, no ale prawda historyczna. No więc właśnie, i stwierdziłem, że niech prawda historyczna zwycięży, i kolejna diaporama już jest z tym Niemcem. Mm. Który zresztą, zresztą notabene, jeżeli chodzi o, o, o historyczną prawdę, przeżył wojnę i został po wojnie jako SS-man skazany, i spędził kilkanaście lat w więzieniu. I chyba tam zmarł w 1958, czy tam coś takiego. Diaporamy to też są twoje sukcesy? FIAP, co to jest FIAP? To jest Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej. I to, był, i, to były, i to były moje pierwsze sukcesy fiapolskie, bo tak sobie powiedziałem, pomyślałem, jak mi tak diaporama się spodobała, a to będę wysyłał na, na, na w konkursy diaporamowe. No i wysyłałem, no i zacząłem dostawać nagrody, więc mówię: Kurczę, super jest. No nie. To wystąpię ofiab. Ale potem okazało się, że równie dobrze mogę też zdjęcia wysyłać. No i okazało się, że zacząłem wysyłać zdjęcia i też było dobrze. No tak, a na dzisiaj jesteś chyba najbardziej utytułowanym polskim fotografikiem? Jak do tej pory tak. Więc już zdobyłeś wszystko, co było. Wszystko, co było, jest do, do zdobycia, tak. Mhm. Ale powódź, powróćmy chwilę do, do Twojej twórczości i do ewolucji, bo, tak jak wspomniałeś, zacząłeś od fotografii koleżanki wysiadającej z autobusu, potem krajobraz, architektura, no i doszło do kreacji. Kreację już zrobiliśmy strasznie wcześniej, ponieważ na kółku w liceum byłem, na kółku w Młodzieżowym Dom Kultury i tam robiliśmy różne rzeczy i robiliśmy to samo co dzisiaj robię, czyli wycinanie i wklejanie. I do... Wklejaliśmy twarze naszych koleżanek do reszty zdjęć jakichś innych pobranych z różnych takich gazet raczej gazety były dla panów, ale o paniach. O. Rozumiem. To ostro. Ostro, no czy, no ostro. No. Ale kreacja, kreacja no było, była. Kreacja była, oczywiście była. Trzeba było założyć maskę, trzeba było zrobić jedno zdjęcie, drugie zdjęcie, połączyć się. To, to nie było takie proste jak dzisiaj, że w, no tak. bierzemy w Photoshopie jedną warstwę, pędzel czy tam, no i, i wycinamy gumką. Wtedy było trudniej. No właśnie. Ty w pewnym sensie wykorzystujesz fotografię, i z tego, co mówisz, to było od początku, do tworzenia zupełnie nowych bytów. Tak. To nie jest fotografia, która po prostu pokazuje świat, jakim on jest. No, tak no przecież naprawdę. fotografia z definicji nie pokazuje świata, jakim jest, bo fotografia jest wielkim oszustwem i tak, bo wystarczy zmienić obiektyw, wystarczy zmienić punkt widzenia i wszystko, co było proste jest krzywe, albo wszystko, co, jest, co było niskie jest wysokie i tak dalej, więc nie, fotografia nie pokazuje świata. To możemy mhm. sobie to między bajki włożyć, że, że pokazuję, bo przynajmniej, no, no przynajmniej z mojego punktu widzenia tak jest. No, można się spierać, yy, czy, czy tak jest, czy, ta, czy tak nie jest, ale generalnie to jest moje założenie, że i tak fotografia nie pokazuje to, co mamy robić. Yy, ja robię normalne zdjęcia, normalną fotografię, tworzę oczywiście, natomiast yy, ja tego nie pokazuję. Dlatego, że nie chcę, no. Poza tym nie muszę, a jak nie muszę, to mogę robić wszystko. A poza że jestem wolnościowcem, to, to robię to, na co mam ochotę, i to jest piękne, uważam. Mhm. A Twoje inspiracje? To malarstwo na pewno. Tak, od tego się zaczęło w ogóle. Pamiętam jako taki szaf 8-9-letni. Z racji z racji faktu, że moja mama e, uczyła plastycznego, nasz dom to była jedna wielka e, biblioteka, i mieliśmy masę albumów. E, oprócz właśnie książek historycznych, oprócz normalnej literatury, były albumy. I ja, jako taki mały szczaf, ośmioletni, dorwałem album Dalego. I powiem szczerze, że. E, może nie pamiętam wszystkich yy, prac, które, tam, które wtedy oglądałem, ale pamiętam, jakie emocje mną wtedy targały. To było coś niesamowitego, no bo z, z książek przyrodniczych, z filmów czy telewizji widziałem, że słonie nie mają takich cienkich nóg, no nie? Jak u Dalego. I dlaczego mają takie nogi? Jak to się, jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że, że wiesz, że kobiecie szuflady wychodzą z, z, z biodra, albo że ta żyrafa się pali, no nie? Albo, że to wszystko jest takie dziwne i, i takie niestworzone, nie ale jednocześnie tak. Tak niesamowicie mnie to ciągnęło i przyciągało mój wzrok i, 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 i myślenie na, na temat, że ciągle wracałem do tego. Do tak, tego. Ja, ja pamiętam podobnie też no. jako dziecko. Teraz sobie przypomniałem, że gdzieś była jakaś reprodukcja w jakiejś encyklopedii, i też to po prostu co jakiś czas faktycznie wracałem do tego, bo to, to takie hipnotyzujące tak, Coś niesamowitego. Potem doszły, doszły prace Magrita, to też zupełnie. No jak, jak on może mieć tutaj klatkę? człowiek. No przecież to inaczej. Albo, albo yy, jabłko zamiast yy, głowy, czy zamiast twarzy, albo te chmurki przelatujące jeśli Mówię, no przecież to są zupełnie kosmiczne rzeczy, no nie? Yy, I to wbiło mi się w głowę. Natomiast yy, to, że yy, świat wokół jest surrealistyczny, to no, nie potrzeba nikomu tłumaczyć. Oj ma. tak. No więc to jest jak gdyby normalna rzecz. Yy, I ja z kolei te, to wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo. Dlaczego? Dlaczego? Bo normalnie uprawiałem fotografię architektury, krajobrazu, jeździłem nad morze, robiłem na długich czas. No, ja kilkanaście lat temu. I to muszę powiedzieć, że zainicjowałem w tym swoim środowisku fotografowanie na długich czasach z przyłożyciu szarych filtrów i to takich, które dawały tam 1 czy 2% wpuszczały światła ND400, ND1000 albo nakładanie wielu, wielu tych filtrów jeden, jeden na drugi, żeby jeszcze było ciemniej. No, i później miałem też ludzi, którzy robili to samo. No, bo ty jeszcze marynistyczne wątki. Tak, o tym zapomniałem. Ma, ma, zupełnie. Tak, marynistą, ale yy, wciągnął mnie w Stowarzyszenie Marynistów kolega, który no, no, odszedł już od. Yy, coraz więcej, właśnie, kumpli gdzieś tam koleżanek odchodzi, więc Holender. To jest takie przykre. I właściwie. Po jego, po jego odejściu, bo też zmagał się z chorobą parę lat, stwierdziłem, że to Ty już zrobiłeś. Już zrobiłem. Wszystkie. Zresztą tak samo jak nie, nie, nie wstaję, i nie robię wschodu słońca, bo ja kiedyś ten wschód słońca zrobiłem to zdjęcie. No. To po cholerę mam robić 758 podejście do wschodu słońca i zrobić zdjęcie, tylko że nie będzie o 4:40, tylko o 5:17 na przykład. No nie. Bo cholery mi to jest. No, chodzi o to, że mam, Ja sobie stawiam zadania. Stają sobie pewne cele, no nie, a będę tutaj robił to i to. Dochodzę do, 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 do końca tej powiedzmy ścieżki, do ściany jakiejś i stwierdzam, że już mnie to nie kręci. Kompletnie mnie nie zwilża fotografowanie wschodów słońca, albo zachodów słońca, albo chmurek. No to po co mam to robić? No nie? Po co mam robić coś, co nie daje mi satysfakcji. A, a to, że zacząłem kombinować z, z obrazem, to z lenistwa. Powiem szczerze, z lenistwa. I to też no Nie każdego stać na takie wyznanie. Wyznań. Tak, ale to dlatego, no bo, no bo dobrze, jest, jest sytuacja, jest, ale to wychodzimy znowu z, z tego punktu wyjścia, w którym mówiłem, że fotografia kłamie. Jestem sobie w jakimś tam miejscu, no tak jak dzisiaj, przyjeżdżam, przyjeżdżam w, w nieznane miejsce, bo w Lublinie tak naprawdę jestem pierwszy raz bo nie liczę tych trzech razy, kiedy byłem na obowodnicy no i przejeżdżałem tego dookoła. To nie zaliczone właśnie. Więc jestem w jakimś miejscu i mam trzy godziny, czy dwie godziny, czy pięć godzin, czy jeden dzień. To jest za mało, żeby zobaczyć, bo oprócz fotografowania to też chcę coś zobaczyć, nie, nie, nie tylko przez wizję reparatu, ale też wejść gdzieś, popatrzeć, wejść do muzeum, zobaczyć, co tam jest. Więc mam mało czasu. I jeżeli widzę piękne miejsce, piękny plac jakiś, i człowiek dla, dla tego, żeby, żeby zdjęcie było skomponowane prawidłowo czy tak jak ja chcę, powinien być nie w tym miejscu którym on jest w danej chwili, przy naciśnięciu migawki, tylko bym być 20 metrów dalej. Przecież nie pójdę do gościa gdzieś tam w Niemczech czy we Francji, powiem, proszę pana, niech pan przejdzie jeszcze raz, no nie? bo mnie wyśmieje. No to po prostu ja biorę, robię to zdjęcie i tego gościa finalnie przesuwam. No, to jest ten sam człowiek. W tym samym właściwie miejscu. No bo biorąc pod uwagę wielkość świata, wielkość wszechświata, to te 20 metrów to w ogóle to, 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 to nie wiem, to jest oddech motyla przy Związku Radzieckim, można tak, tak powiedzieć. Taka, taka jest skala porównania. Więc on tam jest. Czyli ja tak naprawdę nie, 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 nie kłamię, ale co ja będę czekał przez godzinę na to, żeby ktoś przeszedł, nie. No ja... Poza tym to nie są przecież zdjęcia na Grand Press Photo czy reporterskie, czy Dokładnie. takie, Które mają pokazać. No, jakiś reportaż, czy prawdę o świecie. No, no I właśnie tu mamy znowu tą prawdę. Nie? Daną chwilę, hmm. ja bym powiedział no tak. tak, bardziej. E, I z danego punktu widzenia. No, i jak zacząłem, zacząłem tak, e, nazwijmy to, modyfikować te moje prace, to stwierdziłem, że. E, że y, mogę to zrobić coś, coś więcej, co, coś, coś, co ma, będzie miało inne znaczenie. A jednocześnie, jako diaporamista, chciałem opowiedzieć historię. Chciałem opowiedzieć jakieś, jakieś, czy tam wpleść, jakieś rzeczy, które y, mogą spowodować powstanie w widzu chęci przemaszerowania się po tym moim obrazku, przeanalizowania go. Może i wrócenia Przej nawet do niego. I wrócenia do niego, przejścia po, po, do niego, z, z, mając w głowie, czy tam jak ktoś mówi z tyłu głowy, e, e, inne spojrzenie, inną perspektywę. Więc zacząłem, zacząłem po prostu te prace tak robić, żeby one były i jednocześnie opowie opowieściami. Jednocześnie, żeby wpleść w nie jakieś elementy symboliczne, które poprzez, poprzez połączenie tych wielu symbolik albo, albo wprowadzenie je chociażby jednej, powodują i zmianę postrzegania, a jednocześnie dodają element opowieści. No i to jest takie... Tak pokrótce mogę powiedzieć, że to jest to, co robię i, od, od, i myślę, że z powodzeniem. Na pewno. I takie prace wiszą na płocie. Tak. Ta, na Ogrodzie Saskim można tak. je oglądać, będzie już już można oglądać. Znaczy, tak, bo one wiszą, natomiast o 16 dzisiaj, yy, czyli w sobotę 29, nastąpi yy, spotkanie z panem profesorem. Mądzikiem, boję się, bo nie wiem o co. No, zawsze, no masz trochę trening teraz. Zawsze to profesor pyta zupełnie inaczej. Poza tym jest, jest wykładowcą uczelni artystycznych, więc. A ja y, żadnej artystycznej uczelni nie skończyłem. Nawet kursu kurczę, y, wiesz, artystycznego kroju szycia też nie. Więc no cóż. Wspomniałeś o symbolach i rzeczywiście te twoje montaże, te twoje prace, one, w nich jest dużo symboliki. Cała masa. I powiedz mi twoje ulubione symbole. Hmm. Krzyż na pewno. Zegar, bo to jest, to jest kwestia. I, I różne zegary, bo to też są klepsydry. Chodzi, chodzi przede wszystkim O, o czas. O czas. To są te dwa chyba najważniejsze dla mnie, które się bardzo często prze, prze, przewijają. Ale też się szachownica pojawia, droga się pojawia. No tak, ale to, 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 to też prawda. Yy, statki są, są, to są też statki. O, żeby zrobić zdjęcia statków, zaprzyjaźniłem się z całą masą yy, modelarzy. Ach tak, ja rzeczywiście też mam trochę od modelarzy w tym w swoim magazynku. Tak i to jest fajna zdjęć, No to jest w, ogóle, w ogóle, bardzo. No bo jak sfotografować statek od spodu? Od spodu, tak. bardzo y, lubię z ludźmi, którzy y, przebywać z ludźmi, którzy mają jakiegoś fioła. O czyli, modelarze to czyli jest. Czyli są zdecydowanie są, taka są grupa. kreatywni. Bo, tak. tak, bo modelarze jak robią swoje dioramy. No to to zupełnie jest tak, to jest świat to jest stworzony świat cały. i to jest mhm. świrowanie na tym samym poziomie w, co co u mnie jest to samo czy Jesteśmy na tych samych falach i generalnie wiemy o co chodzi, co jednemu, drugiemu i tutaj nie ma żadnego problemu, a oni jeszcze na dodatek bardzo chcą się pokazać i chcą, chcą, chcą uczestniczyć w tym. Ja nie mam problemu, żeby namówić kolegów, żeby założyli mundury historyczne, żebyśmy poszli gdzieś tam w krzaki i porobili zdjęcia, które mają jakąś bitwę, pokazać tak, jak ona była, no nie? No, dla modelarzy to wielki ukłon, bo ja też kiedyś zrobiłem taką akcję przy okazji wystawy fotografii lotniczej, no. zaprosiłem modelarzy, i oni przyszli z tymi swoimi modelami. Zabawa była fantastyczna. A potem oni przy okazji gdzieś jakiegoś konkursu wzięli te, te moje zdjęcia. I to naprawdę było, było sympatyczne. Tak, bardzo. To jest, I to jest bardzo fajne. To, to, I rekonstruktorzy, modelarze to oni są, to są. A, no i mam też, w związku z tym, że robię diaporamy i bardzo często proszę muzyków, to ci muzycy również mają małego hopla. hopla. I to jest piękne. No właśnie teraz robię, czekam właśnie na muzeum, i to myślę, że dostanę w poniedziałek, wtorek, bo razem będziemy na festiwalu fotografii u Ines Baturo w Bielsku. I mi Ines zaproponowała, żebym zrobił właśnie diaporamę, czy tam pokaz bardziej, która będzie wyświetlana przez cały okres trwania tego festiwalu, i będzie pokój, gdzie to będzie leciało cały czas. Więc. Cały czas myślę nad właśnie przenikaniami, nad przejściami, jak to zrobić, ale będę miał fajną muzę od gościa, który jest takim właśnie szajbusem muzycznym. Gość gra na perkusji, ale robi to tak, że wygląda, jakby grał na całej masie instrumentów. A to są tylko instrumenty perkusyjne, które łączy. No to nie mogę się doczekać. No więc, y, 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 jakby to zobaczyć, ja też czekam na usłyszeć. Countries. Ty tworzysz cyklami. I tak i nie. Wszystko zależy od tego, co mi do głowy wpadnie. Ewentualnie może też nie. Nie tyle, co mi do głowy wpadnie, co. Ponieważ ten cały mój świat jest światem wymyślonym. I surrealistycznym, ale ponieważ wszystkie elementy, które, które używam, są elementami sfotografowanymi, czyli jak gdyby ten mój wymyślony świat tak nabiera realizmu. Ale nie mogę, nie mogę dokończyć całej serii prac, które gdzieś tam zacząłem, ponieważ nie mam zdjęć. Dochodzę do pewnego momentu i mówię, no dobra, mam zdjęcie, ale cholera nie pod tym kątem. A z kolei przekształcanie nie zawsze daje dobry rezultat i nie zawsze to jest takie, do przełknięcia przez, przeze mnie, a co dopiero przez widza. Więc yy, te cykle, one są i przerywane, cykl przerywany, no to fajnie zabrzmiało, yy, i robię, robię pracę, gdzieś tam wkładam do jakiegoś folderu na, na, na zaśkę, na, na przyszłość. Zwłaszcza, że poruszam się teraz w, w kilku kierunkach i robię je równolegle. To znaczy, pracuję cały czas nad yy, tymi. Tymi pracami surrealistycznymi, które są jak najbardziej realistyczne, ale również zajmuje się pracą właśnie nad architekturą przede wszystkim i tak traktuję architekturę, tak przekształcam obrazy, żeby można było zupełnie inny efekt u odbiorcy uzyskać. To znaczy, on, tak jak w tej, 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 tej mojej pracy, w przestrzeni linii, to ja zrobiłem zdjęcie sufitu. Ale poprzez położenie go i wstawienie figury człowieka, który wychodzi przez świetlik, tak naprawdę, okazuje się, że on idzie po, po, po podłodze, a wchodzi w bramę. A, a tak naprawdę idzie po ścianie i wchodzi do, do świetlika w suficie. No, co byłoby niemożliwe zupełnie. Bez. Zmiany punktu widzenia. I to wspomniałeś już o tym, ale te prace twoje one nawiązują do sytuacji bieżących bardzo często, nie? Tak. To jest, to jest moja odpowiedź na to, co się dzieje w mediach tak zwanych, tego głównego nurtu. Czyli to, to, co robi rząd, to, co robi opozy opozycja, również, bo to są fikołki niezłe, jedni drudzy dla mnie są źródłem niekończącej się inspiracji. inspiracji. fantastyczni są. Co by jak co będzie, co, co będzie, jakich nie będzie? To, to ja się zastanawiam, to już zaczynam się martwić. I przedstawiam tą rzeczywistość, jaką ja widzę. Ewentualnie przeciwstawiam się tym niektórym rzeczom, które się dzieją. A kwestia właśnie reakcji odbiorcy, to też wspomniałeś. Jak Ale... reagują odbiorcy? Zaskakują ci czasem ich reakcje? Różne są, różne są reakcje. Ja spotykam się z tym z ludźmi albo w, na wernisarzach swoich prac, albo w internecie, gdzie, gdzie publikuję, w jakimś tam facebooku, czy gdzieś tam. I reakcje są różne. Bo ja się bardzo cieszę w momencie, kiedy zamiast iluś tam lajków dostaję, dostaję komentarze. Mhm. Bo wtedy widzę, że, że to w jakiś sposób działało. Bo zupełnie inaczej działa obrazek, w którym wystarczy tylko kliknąć na, na, na jakąś tam ikonkę, a zupełnie inaczej działa praca w momencie, kiedy, kiedy odbiorca. Jednak siada do, do klawiatury i zaczyna pisać. To wymaga więcej czasu, wymaga więcej wysiłku, wysiłku tak, A jednocześnie pokazuje, że jednak warto było. Że na, na, m, mój, mój wysiłek był warty, ponieważ wywołał inną reakcję, czy tam żywszą reakcję tego człowieka, który oglądał. Zmotywował go też do wysiłku. I zmotywował do wysiłku, tak. Mhm. I to mi się i to mi się bardzo podoba. Mhm. A krytyka. Spotykasz się z krytyką tego, co robisz. I tak i nie. To jest to jest super. Jedn... Wcześniej, wcześniej, kiedy, kiedy żyła jeszcze moja małżonka, to ona była moim głównym krytykiem, a miała naprawdę. Naprawdę miała bardzo dobry, bardzo dobre oko. Zresztą była architektem, fotografowała również i fascynowała mnie jej pracę. Ale nie chciała się tym zająć. Po prostu nie chciała i już. I ona, ona bardzo często krytykowała moje i recenzowała moje prace. Dzisiaj taką recenzentką jest córka, która jest teraz na trzecim roku projektowania na ASP w Gdańsku. Więc też masz, tak powiem, papiery na to, żeby krytykować starego. No nie Dostaje krytyczne jakieś uwagi, ale nie ma ich dużo. Nie wiem, czy ludzie boją się, czy nie chcą, bo generalnie są pozytywne. Mhm. No, ale bycie kreatywnym to oznacza wyróżnianie się. No i co? Coś, no to się wyróżnia. Nie wyróżnia. No, to, y, chyba nie każdemu się podoba, co? Że ty się tak wyróżniasz. Biorąc zwłaszcza pod uwagę A... twoje nagrody i doświadczenia. To, no to wszystko, ta, ta, ta jest, jest się z takim czasem, że. Tak, no tak, ale wiesz co? Y, wiesz co? To jest właśnie kwestia, że. Y, to, że, że ktoś mnie... Ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie wszyscy lubili, no nie? To, jest, to jest taka rzecz. No zawsze trafisz na człowieka, któremu coś nie pasuje. No może wstać lewą nogą, może, wiesz, nie mieć seksu przez dłuższy czas. To są takie rzeczy, które wpływają, no, albo kawa nie smakuje, albo ktoś go, wiesz, yy, yy, przy, hamował przy zawracaniu. Obojętnie. Nie ma znaczenia, yy, jaki jest powód. Są ludzie, którym jest źle z tym, że są tacy, jacy są. No, no, bardzo, często, bardzo często jakaś zawiść wynika z frustracji, z frustrowania danego człowieka jego życiem i jego, powiedzmy, niemocą, no, a nie tym, że ktoś tam coś zrobił. Fakt, rzeczywiście. Rzeczywiście miałem przypadki, że zarzucano mi lansowanie się, no bo jak można cały czas mówić o tych swoich nagrodach, że się dostaje, no. No, jak nie wysyłasz, to nie dostajesz na przykład. No, a jak ktoś wysyła i dostaje, no to, to, to dlaczego mam nie powiedzieć komuś o tym? Zwłaszcza, że wiesz, jeżeli e, e, otwierasz jakiekolwiek media społecznościowe i patrzysz, e, jak lansują się e, typy, które naprawdę nie mają nic, nic. Do, do pokazania, oprócz powiedzmy, no, ładnego cycka czy, czy, czy kawałka tyłka. No to przecież, przepraszam bardzo. No to dlaczego ja nie mam się lansować tym, że gdzieś tam w jakimś w konkursie wygrałem z całym światem. Mi się wydaje, że kreatywność to jest m.in. stawianie sobie coraz wyższych standardów i wymagań. Ty sobie stawiasz coraz wyższe? Oczywiście. To jest, to jak gdyby jest naturalną rzeczą rozwoju. Moim, moim celem jest mój własny rozwój i bycie i artystą, i człowiekiem. W związku z tym cała, cała zmiana mentalna, którą teraz przechodzę przez od jakiegoś tam, powiedzmy, roku, też związana jest z zestawianiem sobie celów. A czy to są cele artystyczne, czy życiowe i realizacja ich, i dążenie to jest um, uważam, że to jest chyba bardzo ważne. To jest oznaką siły, oznaką siły woli siły charakteru, a nie wszyscy chcą e, nie wszyscy chcą sobie właśnie e, wyrabiać w sobie e, te, te cechy. No zresztą zobaczmy ile osób czyta książki. A w, w ile osób chodzi do kina, czy ogląda filmy? No, czy do i, filharmonii tak, na przykład? Czy do filharmonii. Jeżeli jest, jeżeli problemem jest dla całej masy ludzi zrozumienie zdania czytanego, czy ewentualnie przewrócenie kartki na drugą stronę, no bo przecież w, w film. Sam przewraca. <noise> rozdziały tak. Tak, lecą jedne po, jedne po drugim. Hmm. Nawet teraz w jakiejś tam, w jakimś tam tej, tej telewizyjnej. Czy tam filmowej, że nawet możesz pominąć zakończenie i początek serialu. No nie? Mhm. Czyli nawet masz to wszystko krócej, że nie musisz oglądać wieszczołówki i, i listy płac na koniec. No. A, a książkę, żeby przetestować, trzeba wziąć do ręki, trzeba usiąść. No nie, i baterii nie, nie, nie. nie trzeba. I, no i baterii nie to trzeba. To jest zaleta. No. No powiedz mi, bo z tym się wiąże takie, takie moje pytanie, jak ty selekcjonujesz swoje gotowe prace? Bo rozumiem, że ich powstaje jakaś liczba. No, i potem musisz wybrać to, co będziesz pokazywał. Tak. Do, w momencie, kiedy jestem zadowolony, przerywam pracę. Nie, i to tutaj nie ma kwestii połowy, no nie. Generalnie, jeżeli. Ja zostawiam sobie ten plik PSD, który jest końcowy. Natomiast, natomiast jak już skończę i, i stwierdzam, że jest ok, nie wracam. Naprawdę. A selekcja jest. A selekcja jest, no jest ciężka, bo, bo to, to są. Przecież to są moje dzieci. No nie? No to właśnie. są właśnie takie. Nie, nie zabijesz. No. Ciężko się delety nacisnąć. Tak. Natomiast bardzo często po zrobieniu pracy. Zresztą tak samo miałem w diaporamie. Po zrobieniu, po zrobieniu pracy ja ją odkładam i wracam do niej. Po dwóch tygodniach, na przykład, czy po miesiącu. Jako stygnie trochę. Jako stygnie, tak. Bo to przede wszystkim chodzi o to, że, że ja muszę zapomnieć o niej, potem ją otwieram, przypominam sobie i, i yy, jak gdyby na zimno. Widzisz swoje błędy? Widzę swoje błędy i poprawiam je. Mhm. Bo mi się że najważniejszą rzeczą. Yy, u twórcy to jest zauważać swoje błędy i poprawiać je. Zresztą mówię, nie tylko u twórcy, u wszystkich ludzi. Jak nie widzisz swoich błędów, ewentualnie widzisz i nie poprawiasz, to znaczy, że. No, chyba to drugie jest znacznie gorsze. Gorsze, bo... tak. Bo to jest latanie wokół własnego ogona i nigdy go nie złapiesz. A cały czas będziesz latał. Parę razy w naszej rozmowie użyłeś słowa emocje. I mam takie pytanie, bo ty znasz smak i emocje fotografii analogowej, kiedy ten obraz się pojawia w ciemni. Pamiętam. Um, tak. Um, I pytanie moje: czy to są podobne, czy zupełnie inne emocje od takich, które wywołuje u Ciebie tworzenie montażu, który widzisz, że, że coś jest? W tym... Wiesz co, to są zupełnie inne emocje. Dlatego, że po pierwsze, wtedy. Yy... Ja no bo ostatni raz ciemnie, to miałem 94 rok, coś takiego, no to na prawie 30, 30, lat nie, 30 lat ciemnie jest na Pawlaczu, o tak powiedzmy. Natomiast, natomiast jak pamiętam, pierwsze chwile w, w kółku fotograficznym, w ogóle to pierwszy, pierwsze, co wywołałem, to, to, nie było zdjęcie. To było naświetlona moja ręka, najpierw, najpierw powiększalnik stał i położyłem rękę na papierze fotograficznym i potem wywołałem to. Więc chodziło o to, żeby pokazać, co, co, co naprawdę robimy. A potem dopiero przejście do, no, od negatywu do pozytywu, no nie? I to było, i wtedy te pojawianie się tych obrazów, jak wiesz, patrzysz w kuwetę, co tam się dzieje, o, i za, a tu za ciemne, dobra, albo za jasne, albo coś, to za, za krótko, co za długo, to zupełnie y, było co innego, dlatego że tak miałem w pamięci, w myśli y, to zdjęcie, które robiłem i teraz oczekiwałem bardzo mocno na to, co się ukaże. Dzisiaj w erze cyfrowej ja mogę sprawdzić w ciągu sekundy, co mi wyszło, ewentualnie czy to ma potencjał, czy nie, czy wykorzystam, czy nie. I no i co? No dzisiaj chodziłem, chodziłem po tym budynku Centrum Spotkań i, i robiłem zdjęcia i mówię, wiem, do czego wykorzystam, bo już, już w głowie się rodzi pomysł. A tego nie było w fotografii Analogowej, nie miałem tego w ciemni, żeby, żeby tak to odbierać. Te emocje były zupełnie inne. Dzisiaj właściwie samo fotografowanie to jest proces jednak na zimno. Z powszednią Tak, ale poza tym nauczyłem się, nauczyłem się jednak nie ulegać emocjom w czasie fotografowania, bo wtedy robi się błędy. Trzeba to zrobić zupełnie z zimną głową. Na zimno, dlatego, że wtedy lepiej wychodzi zdjęcie i, i to, co na zdjęciu. Hmm. Ty nałogowcem jesteś trochę, jeśli tak. chodzi o nie, nie fotografowanie. Nie, i... nie, nie jestem nałogowcem. Nie? Właśnie wprost przeciwnie. Potrafię trzy miesiące nie brać aparatu do ręki, a na dodatek jeszcze, też mam takie sytuacje, robię jakieś zdjęcia, i z karty nie zrzucam je nawet do komputera. Wyrzucasz je po prostu? Nie, po prostu zostają, zostają na karcie. Nawet na nie nie patrzę, nie patrzę na nie od razu. Poważnie, poważnie. No, łapie się, że ostatnio akurat teraz szykowałem się do wyjazdu. A wcześniej widziałem przecież zdjęcia z Lublina na wielu fotografiach, więc wiesz, mi się strasznie podoba to, to wasze stare miasto, te uliczki, kurczę, to jest przepiękna rzecz. To, to ja tu właściwie to stwierdzam, że bo dzisiaj poszliśmy rano po, po pociągu, że muszę przyjechać na dłużej. I nie w czasie wakacji, no bo tak to powiem szczerze, że te powiedzmy tłumy to jest jedna rzecz ale Stare Miasto to rynek z tymi liną e... Teraz będziesz miał sztuk mistrzów pełno. Liną skoczków? Co? Spoko. Ty bardzo Nie, nie, ale zrobię, bo chcę, chcę pójść, bo mam parę pomysłów, e, ale natomiast e, te knajpy wy, wy wystawione na zewnątrz, ogródki, no, ogródki parasole. Parasolki. A, dziękuję. Nie chcę tego. No to powiem szczerze, zaskoczyłeś mnie tym, co powiedziałeś, bo ja zawsze myślałem, że ty nałogowiec jesteś. Nie, no to jednak nie. Nie jestem nałogowcem, to jest jedna rzecz. Ba, nie jestem sprzętowcem. Ostatnie zdjęcia robię tylko komórką. A nie masz takiego wrażenia, że może ci za łatwo poszło trochę te sukcesy Twoje? Wiesz co? Powiem szczerze, że w pewnym momencie tak, stwierdzałem, że tak, że mi poszło, ale to. Nade mną czuwają dobre anioły i jestem o tym przekonany, bo kiedy potrzeba... naprawdę, naprawdę kiedy, kiedy potrzebowałem nagród, to ja dostawałem nagrody. I to nawet, nawet za zdjęcia przyro... przyrodnicze. Poważnie, mam od, Nie wiedziałem, od... że robisz przyrodnicze zdjęcia. No, jak zobaczyłem żabę, no to zrobiłem jej zdjęcie. No, i to jest zdjęcie przyrodnicze. No, w naturalnym środowisku, naturalnym więc może środowisku, być. tak, więc przejdzie. tutaj była kwestia, a zrobiłem ją na długiej rurce i ona była blisko, więc ona wyszła ostra, a wszystko reszta takie fajne, zblurowane, rozmazane z, z takim. No i, i za, nawet, nawet za żaby dostałem zdjęcie, nagrodę za zdjęcie żaby, a, a przecież w ogóle przyrodnikiem nie jestem. A was czasem takie wątpliwości, czy to co robisz to jest, czy to ma sens, czy to dobre jest? Nie. Nie nie, 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 nie mam takiej wątpliwości, dlatego że słuchaj. Cały czas fotografia to jest moje hobby. Źródło, źródło czyli to co, to, co robię dla życia, to jest zupełnie inna bajka. I tak, tak też sobie myślę, że gdybym robił fotografię zawodowo, to w pewnym momencie ja bym to chyba rypnął, rzucił wszystko w kąt, dlatego że. No kwestia wypalenia to jest jedna rzecz znudzenia, ale ja musiałbym chodzić na pasku jakiś ludzi, a ja tego nie lubię. No. Robię to, co akurat w tym momencie jest dla mnie najfajniejsze. I jeszcze co jest fajne, to jest to, to taka radość tego tworzenia, że ja się bawię jak dziecko przy tym. To jest, sprawia mi to taką niesamowitą satysfakcję i taką radość. Że taki właśnie ten proces tworzenia, proces przechodzenia myśli i, i jakby przelewania tych myśli poprzez te obrazy, które tworzę, no bo ja je tworzę, no, trzeba powiedzieć, że je tworzę od, od, od zera. No ale to też zmieniło moją fotografię. Ja chodzę i robię jakieś elementy, fragmenty. Robię jakieś tam, właśnie zegary, słupki. Kurczę, różne takie rzeczy, które wiem, że mogą mi się przydać. Krótko mówiąc, ty jesteś taki w pozytywnym słowa znaczeniu, o jakim mówił Stiglis chyba. Amatorem, takim prawdziwym amatorem, w sensie miłośnikiem. To, to jest coś takiego, o, jestem, to jest ta, tak jak, jak mniej więcej 100 lat temu wyglądały zawody na Igrzyskach Olimpijskich, że to byli naprawdę stolarze, li, listonosze, którzy fryzjerzy. uprawiali fryzjerzy, którzy uprawiali sport. Później to się trochę pozmieniało, bo przecież był podział na sport zawodowy i sport amatorski. Przecież box, kol, kolarstwo zawodowe było zupełnie inaczej. Tak? Po wojnie się stało, to też zupełnie po II wojnie światowej, jak jak te kraje demoludy weszły i, i nasi górnicy, którzy byli na obozach przygotowawczych przez 10 miesięcy w roku, na przykład też byli amatorami, no nie? I mogliśmy zdobywać medale na igrzyskach. Okazało się, że, że pani Szewińska to nie jest y, y, gdzieś tam Marysia z, z czy tam Irenka, Irenka z, z sklepu z połem, która biega sobie w soboty, tylko to jest zawodowa, y, 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 no, zawodniczka ćwicząca, trenująca codziennie na no, przykład, no, nie, nie mówiąc. O tym, że rzeczywiście miała talent do biegania. A co ty mógłbyś powiedzieć młodym ludziom, którzy szukają swojej kreatywnej drogi, na przykład w fotografii, dzisiaj? Nie wiem, czy mogę, że tak powiem, sam siebie jako dobry przykład dawać, ale generalnie to jest pokora wobec starych mistrzów. Nauka, tak jak ona odbywała się lat temu 200, 100, 500, czyli, czyli patrzenie, jak robi mistrz. Bo, bo dawniej, jeżeli ktoś szedł do, do, do fachu, no, powiedzmy do zawodu malarza czy rzeźbiarza, to najpierw y, y, musiał być, czeladnikiem. nazwijmy, czeladnikiem, mm -hmm. takim wyrobnikiem, który, któremu zlecano najpierw przyniesienie tego kawałka drewna czy czegoś, a potem jakieś tam prace dodatkowe po to, żeby on się nauczył. Bo trzeba powiedzieć jedną rzecz. Warsztat to jest bardzo ważna sprawa i tego warsztatu trzeba się nauczyć. A od kogo się uczyć? Od tych ludzi, którzy, którzy są uznani za klasyków od, od wieków, no. gdzie można popatrzeć na to, co oni tworzą. No i ja byłem tydzień temu specjalnie pojechałem do Gdańska na Beksińskiego, bo miałem pojechać na tą wystawę do Warszawy w zeszłym roku, czy tam półtora roku temu. Nie pojechałem z różnych przyczyn. A o, o, o zdarza się okazja w Gdańsku, więc y, to ja tam zwracam uwagę na to, jak on farbę kładzie. No tak, bo to z punktu widzenia warsztatu, tak, to, jest to, po to jest fascynujące. To jest to to bardzo ważna rzecz, jak on łączy kolory. Jak, jakie są przejścia u niego? No i, 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 i... mogę powiedzieć, że jestem starym koniem. Prawda? A jednocześnie oczy miałem takie otwarte okay. na szczękę ciągnął ciągną po ziemi. Ja sobie też zrobiłem w ogóle jakieś takie makro powiększenia tych no. fragmentów, bo to naprawdę jest niesamowite. Tak, robiłem, robiłem zdjęcia aparatem, nawet o tyle, o ile się dało zbliżyć ten aparat. A potem je po, powiększałem w komputerze i patrzyłem no. e, jak szczegół to wyglądał. Ja ja ci mówię no, Matka Boska. Przecież to on, on włosem to robił, że tak powiem. A to widać i to jest, i to ma taką siłę oddziaływania, no, że ja byłem pod y, totalnym wrażeniem. Zwłaszcza, że y, wcześniej, wcześniej na żywo oglądam tego beksińskiego w, w albumach. Na żywo no, tego nie widziałem. Rzecz. No A to właśnie, jest... jak już zobaczysz dzieło i no album, właśnie. to wiesz. No więc właśnie, wiesz, to, jest, to jest różnica. Mhm. No wiemy, co robisz. Wiemy o tej wystawie, którą będziemy w Lublinie oglądać przez dość długi czas, bo chyba do października? Do 12 października. No to wspaniale. Ale powiedz mi takie ambicje twoje większe na przyszłość. Co byś jeszcze chciał osiągnąć, zrobić, zrealizować? Mam, mam plany, ale ich nie będę, że tak powiem, nie mogę... Jak to Rosjanie mówią, jak to tak, tysze budiesz, dalsze jedziesz. A, to znaczy, że gruba historia się no, szykuje. Zobaczymy. No, no to trzymamy kciuki. Na koniec pięć szybkich pytań. W twoim osobistym doświadczeniu, przekonaniu, inna niż słownikowa definicja kreatywności? Grób to, to, to ci do głowy przychodzi I, i byleby nie szkodzić nikomu innemu. Mhm. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności u ciebie. Tylko jedna? To może być więcej. Ja myślę, że wiedza i doświadczenie. Bo te, te, te rzeczy idą w parze. A jeden morderca kreatywności. Telewizja. Okej. Okay. Ja się zgadzam, nie mam telewizora. Znaczy mam, ale nie mam telewizji. Nie mam telewizji. telewizji. Okej. Okay. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Wiesz co? To tutaj, tutaj może powiem historię, yy, historię jaką, jaką yy, ja się wychowywałam na tych 60 Jestem rocznik 62, więc yy, w rodzinie nauczycielskiej. Gdzie powiedzmy, pomimo godzin nadyczbowych, tak, tak ciężko było związać koniec z końcem za każdym razem. Gdybyśmy nie byli kreatywni, gdybyśmy nie wymyślali sobie zabaw i zabawek, to nasze dzieciństwo wyglądałoby smutno. A yy, no. No, powiem szczerze, że, że yy, co może yy, dzisiaj zabijać kreatywność, to jest dostępność wielu rzeczy. Tak, bez wysiłku, od razu. Właśnie bez wysiłku, to jest, to jest chyba taka chyba najważniejsza rzecz. Mhm. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność? Czytać, oglądać, obserwować i wyciągać wnioski. Na, znaczy, do kreacji potrzebny jest mózg. Trzeba go mieć, trzeba go szkolić, trzeba go kształcić i trzeba mu dostarczać cały czas nowych bodźców. Pokarmu. Pokarmu, tak. To jest też przecie humoru. Jeżeli ktoś nie ma przycie humoru, to pff, nic Ciężko całego. będzie. To ciężko będzie. Bo no. nie ma mózgu. No. I fakultatywnie, jak chcesz jakaś swobodna wypowiedź na temat kreatywności, to proszę bardzo. Mogę mieć apel jedynie do tego, żeby, żeby yy, może nie, tylko za, nie tyle za wszelką cenę, ale w każdej możliwej sytuacji być kreatywnym. Być kreatywnym to nie jest podążać ze wszystkimi. To jest bardzo często iść pod prąd. O, i to jest chyba. To myślę, że do, do tego mogę sprowadzić yy, yy, moje działania. Bo nie podążam za wszystkimi. Bo po co? Znaczy Generalnie w wielu dziedzinach życia to obserwuję. Jak mm -hmm. leci tłum gdzieś, to nic dobrego z tym nie tak, wynika. Tak, tak. Dobrze, przypomnij na koniec jeszcze, gdzie można Twoje rzeczy w internecie, na przykład oglądać, zobaczyć to, co tworzysz, a teraz co, to, co będzie działo się. No w więc w przyszłości. Jest taka jakaś, jest, jest na chyba Twitterze, czy gdzieś tam e, jakiś człowiek, którego muszę dorwać, który e, z mo, moje zdjęcia e, podpisuje jako swoje, bo córka dziś go znalazła, więc mo, można, tam, można można u wielu ludzi znaleźć moje prace. <noise> Tak, ja rzeczywiście na Twitterze też znalazłem swoją niedawno. Tak, a tylko, że tego gościa chcę, bo on ma kilkaset tysięcy tych tak zwanych followersów, mm. więc... Chcę go, że tak powiem, pociągnąć gdzieś. Zobaczymy, jaka sytuacja będzie. To tam można zobaczyć. Natomiast generalnie na Facebooku, na mojej stronie, Cezary Dublin, fotografy, tam to umieszczam. Zachęcam do obserwowania, polubienia. Tam, gdzie jakieś klika, jakieś rzeczy. Lubię to albo obserwuję to. Dobra, to linki. No i, I na wystawach. No właśnie, na wystawach. I na wystawach. W tym jeszcze, jeszcze trwa. Wystawa plenerowa w Wolinie. Jeszcze będzie chyba przez dwa tygodnie. Tam to, 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 co się działo na Wernisarzu, to był kosmos totalny, dlatego że była ekipa, która grała do moich utworów muzę i, i, i tworzyła muzę z, pod, pod wrażeniem moich, moich prac, więc to było niesamowite. Potem nawet mieliśmy się napić, ale przyjechałem samochodem i mówię, chłopaki, niestety muszę je wracać, bo chcieli, żebym koniecznie z nimi posiedział. Muzycy mają zupełnie, bo grają w zespołach, gdzie tam siedmiu czy ośmiu jest i tylko jeden prowadzi. No nie? <laughs> tak. więc o nich było zupełnie. Czyli można je zobaczyć w Wolinie. Można je zobaczyć. Tylko no to, to jest chyba, że ktoś pojedzie, pojedzie na morze, nad morze w Domu Kultury w Gryficach w galerii Brama wiszę do końca sierpnia, i będzie to właśnie część tej wystawy tej, tej która wisi tutaj w Lublinie. No i jestem w Lublinie. I będę wisiał to razem właśnie z tobą, między innymi będę wisiał na festiwalu fotografii w bielsku białej w październiku. A tak to na razie jeszcze, jeszcze nigdzie nie wiszę. Oprócz tego. Dobrze. No to damy na pewno, prześlesz linki, nam, to, to tak. damy w opisie, żeby sobie słuchacze mogli spokojnie kliknąć, bezpośrednio przejść. Mamy na Facebooku grupę skupioną wokół podcastu. Dasz się zaprosić? A już nie jestem zaproszony? A wiesz co? Tworzę? Nie, nie, ty tu tworzysz? No, ty tu tworzysz. A no to jak jesteś, no to wspaniałe. No to super. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Proszę bardzo. Było, był to fantastycznie dla mnie spędzony czas. Zaskoczyłeś mnie w paru miejscach i mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakieś twórcze inspiracje z tego wyciągną. Przyjdą, obejrzą wystawę. Zapraszam. Dzięki serdeczne. Ja też dziękuję za zaproszenie. W ogóle tak nagadałem się trochę. Powiem tak. No, dobrze. Ja się cieszę. Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Tytu tworzysz społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.